występują. Mis ojos están brotando llanto. A mis años estoy enamorado. Tengo el pelo completamente blanco, pero voy a sacar juventud de mi pasado y te voy a enseñar a querer, porque tú no has querido. Ya verás lo que vas a aprender cuando vivas conmigo. Na przekór przeznaczeniu. Kapitanie, musi mi pan uwierzyć. Nie ja napisałem te listy. Nie szantażuję Felicito. Przysięgam na głowę matki. Chciałem ją zaprosić na spacer. Siostrę Harolda, Josefite. Szaleję za nią. Zadzwonię do niej, może się zgodzi. A jeśli Harold mówi prawdę, że nie szantażuje Felicito? To kłamca. Powie wszystko, żeby nie skończyć w więzieniu. A jeśli jednak mówi prawdę, nie powinniśmy przeprowadzić śledztwa? Uważasz, że nie mamy nic lepszego do roboty niż chronić tyłek Felicito? Wiem, że się pokłóciliście, ale obowiązują nas przepisy. Nie pleć. Harold został przyłapany na gorącym uczynku. Nieważne, co mówi. A ten pan okazał się niewdzięcznikiem. Harold? Felicito. Widziałeś, jak mi przyłożył? Jak mi się odwdzięczył za to, że go chronimy? Wciąż boli? A tutaj wrzucasz wszystko związane z finansami. Poczekaj, jak mam otworzyć plik, jeśli nie znam hasła? Numer dowodu osobistego mojego ojca. Nie zapisuj hasła na kartce. Schowam w bezpiecznym miejscu. To niebezpieczne, naucz się go na pamięć. Dlaczego odszedłeś? Jesteś nam tu potrzebny. Ojciec ma wszystkie finanse w głowie, ale jego głowa nie zawsze dobrze pracuje. Już podjąłem decyzję. Chcę być niezależny i szanowany. Chcę pracować z kimś, kto mnie doceni. Masz rację. Twoja rezygnacja wiele mnie nauczyła. Myślę, że nadszedł czas na zmiany. Musimy skomputeryzować firmę. Narodzimy się na nowo jak Feniks z popiołów. Chcę, żebyś pracował ze mną i był moją prawą ręką. Co ty na to? Odpowiedz. Co mam powiedzieć? Zbudź się. Dziękuję, tato. To, co powiedziałeś, jest dla mnie bardzo ważne. To znaczy, że szanujesz moje decyzje. Kocham cię. Też cię kocham. To jak? Wrócisz do nas? Jest pewien problem. Już podjąłem pracę u kogoś innego. Zwolnij się. Pracuję w firmie ojca chrzestnego u Colorado. Pracujesz dla konkurencji? Tanto quiero y tanto.
esto extraño. Que me sirvan otra copa y muchas más. Que me sirvan de una vez pa' todo el año. Que me pienso seriamente emborrachar. Si me cuentan que me dieron muy borracho. ¡Fuerte, ábranse! Zamknijcie się. Złości was, że prowadzę za szybko. Albo za wolno. Wynocha. Ale malo que porque manejo muy rápido. Malo que porque ando muy despacio. To jest suerte, yo hago lo que me dé la gana. Suerte, ábranse. Y sabrán que por tus besos me perdí. Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme. Ya no lo quisiera, voy a morirme de amor. Yo no puedo creer. Nie wierzę, mój syn pracuje dla mojego największego wroga. Colorado zawsze był twoim przyjacielem, nie wrogiem. Od dziś jest moim wrogiem. Pogódź się, że dzieci dorastają i opuszczają rodzinne gniazdo. To nie znaczy, że mają je zniszczyć, a to robi Tiburcio. Zabraniam wymieniać jego imię. Co tu jest napisane? Zakazałeś wymawiać jego imię. Bardzo dobrze. Mam szukać nowego dyrektora finansowego? Nie. Dopóki nie dostaniemy pieniędzy z ubezpieczenia. Z czego byśmy mu zapłacili? To prawda. Więc co robimy? Ja się tym zajmę. Ty? Już nie muszę się martwić o szantażystów ani o kobiety. Mam jasną głowę. Sam mogę być dyrektorem finansowym. Zawiadom mnie, gdy zadzwonią z firmy ubezpieczeniowej. Josefito. Bandyci znowu się odezwali. Koszmar trwa. Mam przeczucie, że szantażuje mnie ktoś z moich bliskich. Może z rodziny lub przyjaciół. Josefita! Przecież słyszę. Co ci jest? Zamyśliłam się. Byłaś jak w transie. Coś zobaczyłaś? Nie, owiec. Zdałam sobie sprawę, że dotąd pracowałam ciężko. Teraz będę harować jak wół. Przewozy Narihuala, mówi nowy dyrektor finansowy. Co się stało, Miguel? Tato, przysięgam, że nie zauważyłem tego chłopaka. Pojawił się nagle i go potrąciłem. To jego wina. Mów wolniej. Co się stało? Nic nie rozumiem. Musisz mi pomóc. Ludzie mnie zaraz zlinczują. Ja go po prostu nie widziałem. Sprawiasz mu ból. Tylko się bawimy. Myślisz, że się ciebie boję? Halo, Mona. Adivine con quién habla. Zgadnij, kto dzwoni. Twój brat Carlos Alberto. Nie poznałaś mnie? Mam pytanie. Pamiętasz swojego byłego narzeczonego, który zszedł na złą drogę? Właśnie o nim mówię.
Oiga, mona, jaki miał tatuaż na ramieniu? Que ese tipo tenía ahí un, czy to nie był pajączek? Que era esa cosa peluda, ese bicho raro. ¿Cierto que era una arañita? Listo, mona. Rozumiem. Muchas gracias, ¿oyó? Dziękuję, ucałuj wszystkich. Un besito, saludos para allá todos. Jaki przypadek, pułkowniku, aresztowaliśmy go dzięki naszemu śledztwu. Kapitanie. Czego? Co to? Podanie o urlop. Skończyliśmy dochodzenie. Chcę wyjechać na kilka dni do rodziny. Jedź. Przepraszam, pułkowniku. Lituma. Słucham. Tylko nie zmarnuj wakacji na dalsze śledztwo. Ta sprawa została zamknięta. Rozumiem. Jeszcze raz przepraszam, pułkowniku. Halo? Halo? Proszę zostawić nas w spokoju. Voy a cantarles la historia que murió, quiso adorar a dos hombres. Espero entonces que sean conscientes del paso que van a dar, ¿no? Mam nadzieję, że wiecie, co robicie. To najważniejsza decyzja w waszym życiu. Tranquilícese, hija. Spokojnie. Co z tobą? Tranquila, tranquila. Wystraszył mnie ksiądz. Zobaczyłam ducha z krwi i kości. Albeiro. Albeiro? Albeiro? Tego, który cię porzucił i zdradził z twoją ciotką? Złamał ci serce, dobrze pamiętam? Tak, jego. Czy to nie dziwne, że pojawia się po 20 latach i mówi, że jesteś miłością jego życia? Nie to miałam na myśli. Nie jestem ekspertem od spraw miłosnych, ale nie sądzę, by po 20 latach dręczyły go wyrzuty sumienia. Najpierw łańcuszek, potem głuche telefony. Mnie też wczoraj spotkało coś dziwnego. Byłem w zakrystii, gdy pojawił się mężczyzna i powiedział, że cię zna. Ojcze, chciałbym przekazać darowiznę. Dziękuję. To ja pana znam. Jedna moja znajoma powiedziała, że wspiera pan chłopców z lokalnej drużyny piłkarskiej. Chciałbym pomóc i kupić im stroje do gry, jeśli pan się oczywiście zgadza. Oczywiście, każda pomoc się przyda. Jak się nazywa pańska znajoma? Obaj dobrze ją znamy. Gertrudis Lopez. To on nie powiedział, jak się nazywa? Nie, dał pieniądze i poszedł. Po co przyszedł? Może nie chodzi mu o ciebie, lecz o twojego męża. A jeśli to on go szantażuje? Co się stało? Na szczęście chłopakowi nic się nie stało. Ale policja uparła się, żeby mnie sprawdzić alkomatem. Byłeś skacowany? Odpowiedz. Nic podobnego. Wypiłem parę kieliszków z powodu zawodu miłosnego.
Padre, de verdad, a mí no me parece buena nie wiem, czy powinniśmy iść z tym na policję. Muszą wiedzieć, że jest nowy podejrzany, który na dodatek cię prześladuje. Będą pytać, czego znam. Co im powiem? Zaczną prowadzić śledztwo i dowiedzą się, że jest ojcem Tiburcio. Przykro mi, ale trzeba przeprowadzić dogłębne śledztwo. Nie ma stuprocentowej pewności, że to Harold jest szantażystą. Masz rację, ojcze. Co mój mąż i syn tu robią? Zapamiętałeś lekcję? Proszę się dowiedzieć, poczekam tu. Podoba mi się pomysł z nowymi autobusami. Ale czy dostanę kredyt z banku? Zapytam swojego nowego dyspozytora. Ma głowę na karku. Tiburcio, chodź tu. Idę. Spodoba ci się ten chłopak. To Bystrzak. Poznajcie się. Chwileczkę. Co to? Do licha. Zdaje się, że jestem ojcem. Mijo, encantado en conocerlo. Miło mi. Albeiro Jaramillo. Albeiro Jaramillo, dyrektor zarządzający firmy La Especial. Miło mi, Tiburcio Janeke. Jesteście pewni, że już się nie włączy? Tak, proszę pani. Dziękuję. Dziwne. Powiedzieli, że to niemożliwe, by sam się włączył. Skoro ani ty, ani ja go nie włączyłyśmy, to kto? Duch Don Ismael. Co? Przygotuj się na najgorsze. Dusza Don Ismaela żegna się z nami, dlatego nas straszy. Myślisz? Tak samo było z moim dziadkiem. Wracałam ze szpitala do domu. Zapalały się wszystkie światła, włączało się radio. Po dwóch dniach on umarł. Don Ismael się żegna. Don Ismael. Kochanie. Mi amor. Mi amor, me słyszysz? Słyszysz mnie? Que alma, ni que alma. Jaka tam dusza. Boże, ruszyłeś się. Doktorze, widziałam, jak się poruszył. Wierzę pani, ale proszę nie robić sobie nadziei. Odruch Ismaela to bezwiedna reakcja. Jest pan w błędzie. Myślę, że poczuł ból i dlatego cofnął rękę. Powtarzam, mózg wciąż reaguje na bodźce. To znaczy, że działa. Nie tak, jak pani sądzi. Zdarza się, że pacjenci w komie patrzą na nas, ruszają nogami, ale to nie znaczy, że cokolwiek czują. Jestem pewna, że nas słyszy. Pani reakcja jest typowa dla bliskich pacjentów. Nazywamy to etapem negacji. Nie mogę się z tym pogodzić. Właśnie to jest ta negacja. Dam pani radę. Niech pani przestanie eksperymentować z Ismaelem.
Proszę odnaleźć spokój i pozwolić mu odejść. Czuję, że będę mieć kłopoty. Jak długo zamierza pan wszystkich okonywać? Nie chcę już brać w tym udziału. Mogę nadal przepisywać panu lekarstwa, ale ludzie nie są głupi. Zadzwonię później. Gertrudis, dlaczego nie odbierasz? Mam wspaniałą wiadomość. Firma zapłaci wam odszkodowanie. Możecie się nie martwić. Dasz wiarę? Twoja siostra została prezesem. Buziaczki. Ładnie to brzmi, pani prezes. Dziękuję. Mam nadzieję, że kłopoty z moim ojcem nie wpłyną na naszą przyjaźń. Nie martw się, jesteś przeciwieństwem swojego ojca. Zmartwiona? Raczej zagubiona. Posłuchaj, wiem, że uważasz się za geniusza, ale to najgłupszy plan, o jakim słyszałam. Skąd pewność, że ona się zgodzi? Desperacja i ignorancja zmusza ludzi do irracjonalnych decyzji. Dam ci radę. Lepiej skoncentruj się na swojej firmie, która ma poważne problemy. Żeby je rozwiązać, potrzebuję pieniędzy, a one są w tej firmie. Mój plan musi wypalić. Witam. Już wróciłaś? Przekażę mu. Już jest. Powodzenia. Elena, przypomnij mi, żeby zmienić zamek do gabinetu. Wiesz, że nigdy nie chciałem być prezesem tej firmy? Nie? Prezes haruje podwójnie, kiepsko zarabia i żyje w stresie. A ty nie lubisz się przepracowywać. Nie przepadamy ze sobą, ale się nie kłóćmy. Nazwałeś mnie głupią służącą. Byłem wściekły na ojca i gadałem bzdury. Sam powiedziałeś, że prezes haruje, więc wybacz, jestem zajęta. Nie przyszedłem się kłócić ani szkodzić firmie swojego ojca. Doprawdy. W spadku mama zostawiła mnie i siostrze pieniądze, które ojciec zainwestował w tę firmę. To znaczy, że ta firma jest nam winna pieniądze. Ismael powiedział mi, że firma straciła płynność finansową. Wiem. A jeśli firma zbankrutuje, kto nam zwróci pieniądze? Nie dopuszczę do tego. Ta firma była w doskonałej kondycji, gdy dyrektorem finansowym byłem ja. Chcę wrócić. A to dobre. Twój ojciec cię wyrzucił. Utrzymałeś się w zarządzie, bo twoja matka o to walczyła. Gdyby chodziło o twojego ojca, nie przekroczyłbyś progu tej firmy. Zastanów się, porozmawiaj z ludźmi. Powiedzą ci, że za moich czasów firma świetnie prosperowała. Powodzenia. Miłego dnia.
¿Usted se imagina, Luis Mael? ¿Dasz wiarę? Twój syn prosił mnie o pracę. Wszyscy uważają mnie za idiotkę. Twój syn? Lucia, Pacio, sekretarki. Nienawidzą mnie. Strajkowali, choć powiedziałam, że nie zapłacę im dniówki. Lucia ciągle powtarza, że firma zbankrutuje. Nie wiem, czy mówi to poważnie, czy chce mnie zastraszyć. Gdybym wiedziała, że tak będzie, zostałabym ze swoją szkołą tańca. Wiesz co? Właściwie to niezły pomysł na wszystkie moje problemy. Sprzedam firmę. Gdybyś mnie słyszał, na pewno byś się zgodził ze mną. Prawda, kochanie? Będę miała więcej czasu dla ciebie. Od dziś firma jest na sprzedaż. Nie mów, że nigdy nie jechałeś takim samochodem. Jasne, że nie. Tutaj takich nie ma. Ma silnik Fortec 3,7 i 5 cylindrów. Pięciobiegowa skrzynia i napęd na 4 koła. Znasz się na samochodach. Nie trzeba mieć samochodu, żeby się na nim znać. To prawda. Może chcesz go poprowadzić? Mówi pan poważnie? Jasne. Chcesz? Oczywiście. Jak ci się podoba? Wspaniała bryka. Przyznaj, że sam jedzie, tak? Można tak jechać kilometrami, co za moc silnika. Cudowny samochód. Dziękuję, Albeiro. Cieszę się, że sprawiłem ci przyjemność. Zwalniam syna z aresztu, bo nie chcę pana więcej widzieć. Wzajemnie. Nie przeprosi mnie pan za tę publiczną zniewagę? A pan za to, że omalnie zniszczył mojego małżeństwa? To było niechcący. Trzeba było nas ostrzec, gdy wszczęliśmy śledztwo. Mam się zwierzać ze swojego życia, bo ktoś mnie szantażuje? Nie, ale nigdy nie wiadomo, co wykaże śledztwo. Coś wiadomo? Wciąż niewiele. Krzywda już się stała. A ja zebrałem popysku. Przepraszam. Ja też. To zwolnienie z aresztu. Masz szlaban na miesiąc. Aż tyle? Tak, podpisz. A mandat odliczę ci z pensji. Jak każesz. Idziemy. Proszę to włożyć do akt. Połączyła się pani z generałem? Nie odbiera. Proszę próbować. Dobry wieczór, kapitanie. Co księdza do nas sprowadza? Musimy porozmawiać. Ze mną? Proszę. Gertrudis. Matko Święta, czego się ojciec dowiedział? Są przekonani, że szantażystą jest Harold. Naprawdę? Śledztwo zostało zamknięte. A co z moim synem? Odebrali mu prawo jazdy. Jak to? Już wypłakałem wszystkie łzy. Ya se me acabaron las lágrimas.
Rozumiem cię, synu. Naprawdę? Nie powiesz jak inni, że przez kobiety nie warto umierać? Nie jestem jak inni. Mężczyzna, który tak twierdzi, nigdy nie kochał. Miłość niesie radość, ale także smutek. Nie wiedziałem, że jesteś taki wrażliwy. Cierpiałeś z powodu miłości? Jak większość mężczyzn. Jak widzisz, stanąłem na nogi. Kim jest kobieta, z powodu której cierpiałeś? Nie bądź wścibski, nie powiem. Co zrobić, żeby wyrwać ją z serca? Zapomnij o niej, znajdź sobie inną. Jak to powiadają, clean cleanem. Przestań się zadręczać. Nie chcę innej. Nikt ani nic nie wybije mi jej z głowy. Skup się na pracy, nie myśl o głupstwach. A może wyjadę? Po co? Żeby być jak najdalej stąd. Może pojadę do Europy. Sipakira. Dzień dobry. Dzień dobry. Ładna knajpka. Szukam krewnych, którzy mieszkają naprzeciwko. A właściwie mieszkali. Jakaś kobieta powiedziała, że ich nie zna. Od dawna ich nie widziałem. Chodzi mi o José Leona i Ricardo Neira. Nazywam się Carlos Lituma. Miło mi. Jestem sierżantem policji. Zna ich pan? Nie pleć bzdur, nie umiesz poderwać kobiety. Wystarczy się wykąpać, elegancko ubrać i każda jest moja. Udowodnij, nie ma sprawy. José León. To naprawdę ty? Kawał czasu. Widzę, że nieźle ci się powodzi. Jesteśmy pracowitą rodziną. Co u ciebie? Dużo by gadać. Firma La Especial. Sipakira? Nie wpadłeś nas odwiedzić, lecz służbowo. Wiesz, jak to jest w policji. Człowiek wszędzie szuka wrogów. Przyjechałem, by rozwiać pewne wątpliwości. Co to ma wspólnego z Sipakirą? Pracujesz w Girardo. Wpadłem na pewien trop. Przy okazji chciałem odwiedzić rodzinę. Przepraszam. Firma La Especial, słucham. Czy mogę rozmawiać z panem Albeiro Jaramillo? W tej chwili go nie ma. A kiedy będzie? Nie potrafię powiedzieć. To pilne. Chodzi o sprawy rodzinne. Wieczorem go zastanę? Nie. Pojechał w interesach do Girardo. Do Girardo? Dziękuję. To jest starszy. Ma na imię Esteban. A to młodszy Ricardo. Świetnie gra w piłkę. Słyszałem, że się rozwiodłeś. Nie układało nam się. Uznaliśmy, że tak będzie lepiej. Wyprowadziłem się. Ona została w Bogocie. Niewiele więcej o niej wiem. Słyszałem, że jest instruktorką pływania. Przykro mi. Zmieńmy temat. Ostatnio przypomniałem sobie o swojej siostrze i jej chłopaku.
Wciąż grałeś z nim w piłkę, a on obrzydzał mi życie. To Albeiro, jesteśmy wspólnikami. Poważnie? Jaki ten świat mały? On chyba miał tatuaż na ramieniu. Takiego małego pajączka. Ma tatuaż, ale nie pajączka. Wciąż mnie przyduszał. Miałem tego pająka przed nosem. Widzisz się, kuzynie. Spójrz. To jest Albeiro? Jakiś taki wielki. Jak widzisz, to skorpion. Na samochodach się znam, ale parzenie kawy to nie moja specjalność. Ostrożnie, jest gorące. Powiem ci, czym smakuje. Mamo? Co z tobą? Wyglądasz, jakbyś zobaczyła ducha. Don Albeiro. Przedstawiam ci swoją matkę. A to Don Albeiro, człowiek, który odmienił moje życie. Miło mi panią poznać. Mam wrażenie, że znamy się od lat. Como si nos conociéramos de antes. ¿Sí? ¿Da? Mamita, ¿está bien? ¿Dobrze się czujesz? Sí. Tak. Bueno. ¿Qué tal mi mamita, Ana Rey? Jak się panu podoba moja mama? Hombre. Jest piękna. Gracias. Dziękuję. El señor se llama Diego Guarnizo. Nazywa się Diego Guarnizo. Pracuje u nas 15 lat. Ma własny motor. Rozumiem. Nie szukacie kurierów. Mam jeszcze jednego. Carlos Triana, asystent księgowego. Mówi trochę po angielsku, studiuje wieczorowo. Też odpada? Proszę powiedzieć, kogo szukacie. Halo. Halo. Helenita, me colgó. Kolejny się rozłączył. Claudio. ¿Cómo va? Bien. Przyniosłem kawę, dziękuję. Nie poddaję się, pani. Muszę znaleźć wszystkim pracę. Señor Carlos Velandia, ¿cómo está? Con Armida López. Velandia, mówi Armida López z firmy Gran Seguros. Sí, yo tengo entendido que usted tiene unas pólizas con nosotros. Dzwonię, bo podobno szukacie kurierów. Mam wspaniałego kandydata. Muszę im znaleźć pracę. Proszę zapomnieć o 50 zwolnionych pracownikach i zamknąć ten rozdział. Lepiej skupić się na tych 800, którzy zostali, i na przyszłości firmy. Mogę na panią liczyć? Mam taką nadzieję. Jasne. Mogę zadać pani pytanie? Tak. To prawda, że chce pani sprzedać firmę? Skąd pan wie? To bez znaczenia. Chcę wiedzieć, czy to prawda. Skąd pan wie, że chce sprzedać firmę? Tak, słyszałem. Od Ismaela? Tylko on zna moje plany. Jakim cudem? Przecież jest w komie. Więc kto panu powiedział? Nie chcę żadnych problemów. Pracuję tu od lat. Wierzę w panią. Poradzę sobie. Kto panu powiedział? Foncio. Foncito? Foncio? Podsłuchał pani rozmowę, jak jechaliście w samochodzie.
Nie wierzę. Zrobił to z troski o panią i firmę. Powiedział mi to w zaufaniu. To dobry chłopak. Proszę go nie zwalniać. Proszę się nie martwić. Nie uwierzysz, drań mnie wyprzedził i zajechał mi drogę. Wezwałem policję i powiedziałem, że szaleje jakiś pirat drogowy. Przyjechali i aresztowali go. Trzeba myśleć o bezpieczeństwie innych. Tranquila, Micaela, no. W porządku, Micaela. Zostań u matki. W razie czego zadzwoń. No. Ja też zaraz się kładę. Jutro się zdzwonię. Que descanse. Yo ya me voy a acostar a dormir. Bueno, nos hablamos mañana. Co to było? Halo? Ponchito. Poncho? No, espere, no! Proszę przestać. Jest pan potworem. Wersja polska, TVN. Tekst Michał Marrodan, czytał Paweł Straszewski.